Blisko 130 zawodników z Nowej Rudy i okolic wzięło udział w pierwszym charytatywnym halowym turnieju piłki nożnej. Centrum turystyczno-sportowym w Nowej Rudzie. Głównym organizatorem tego wydarzenia była Akademia Piłkarska Champions Nowa Ruda. Głównym celem jest zbieranie pieniędzy na rzecz leczenia naszej trenerki Natalii Muczyńskiej, więc jako że operacja jest droga, rodzice oraz trenerzy doszli do wniosku, że taka idea, wspólny turniej, zrzeszenie środowiska piłkarskiego, trenerskiego w Nowej Rudzie będzie świetnym pomysłem, żeby te pieniądze zebrać. Natalia Muczyńska jest nauczycielem w Zespole Edukacyjnym w Łodowicach oraz trenerem piłki nożnej w Akademii Piłkarskiej Champions Nowa Ruda. Od prawie roku boryka się z kontuzją prawej nogi. Zdiagnozowano u niej wadę genetyczną kości udowych. Mimo wielu prób leczenia oraz rehabilitacji ortopeda zdecydował o podjęciu operacji. Czas oczekiwania na operację refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia to około 2 do 3 lat. W tym czasie stan nogi może ulec pogorszeniu, co wiąże się z niezdolnością do pracy. Koszt operacji oscyluje w granicach 15 000 złotych. Ja jestem po prostu w szoku, że to wszystko się tak szybko rozgrywa, bo moje koleżanki z pracy wpadły na pomysł, żeby mi pomóc w sprawie zebrania tej kwoty 15 000 na zabieg mojej nogi, a później jak to wszystko poszło szybko, to było nie do opisania. Wszystkie wydarzenia zaczęły się pojawiać jedno po drugim, kwota zaczęła rosnąć bardzo szybko, teraz już jest prawie 12 000, po dzisiejszym turnieju podejrzewam, że już pęknie ta kwota 15 i jeszcze coś się udało zbierać na późniejsze rehabilitacje. Brak słów po prostu i nie wiem, jak się tym wszystkim osobom odwdzięczę po prostu. W turnieju brało udział 13 10-osobowych drużyn, w których składzie znajdowali się zawodnicy, jak i zawodniczki. My jesteśmy super mamuśki, jesteśmy rodzicami naszych dzieci, które trenują w Champions Nowa Ruda i u pani Natalki. Zdecydowałyśmy się wziąć udział, ponieważ mamy wielki dystans do siebie, uwielbiamy naszą trenerkę, jesteśmy bardzo zgraną ekipą i nie boimy się rywalizacji. Chciałyśmy pokazać naszym dzieciom, że my też potrafimy. Znamy tą osobę, jest to fantastyczna dziewczyna, doskonały pedagog, pracuje z naszymi dziećmi, my jesteśmy tutaj społecznością lokalną i po prostu zwyczajnie wspieramy jej rehabilitację, jest prowadzona zrzutka na zrzutce.pl, no i są organizowane różnego typu eventy, między innymi właśnie ten turniej piłki nożnej, gdzie my tutaj jako społeczność lokalna w różnych konfiguracjach, w różnych drużynach bierzemy w tym udział po to, żeby wspomóc to leczenie i żeby jakoś sprawić, że ona szybko wróci do formy. No, wspaniała inicjatywa wielu osób. Trenerka i osoba, która potrzebuje pomocy. Spotkało się to z wielkim odzewem, jak widać, kolegów, mieszkańców, przyjaciół. Wspaniała inicjatywa, aby pomóc, aby pomagać. Jest wiele drużyn, jest wiele osób, cała Akademia Piłkarska w komplecie. My jako Urząd Miasta z Ośrodkiem Kultury też zagramy w tym turnieju, więc świetna zabawa po to, żeby pomóc. W trakcie meczów odbywały się licytacje oraz sprzedaż domowego wypieku ciast. W sumie udało się zebrać kwotę 5960 zł. Dzięki zebranym środkom operacja odbędzie się w najbliższych dniach. Na profilu facebookowym Akademii Piłkarskiej Champions Nowa Ruda znajduje się link odsyłający do dobrowolnych wpłat prowadzonych na stronie internetowej zrzutka.pl. Dodatkowe środki zebrane w ten sposób przeznaczone zostaną na rehabilitację.